Dziś, 18 marca 2019 roku, rozpoczęły się prace przy demontażu bramek niedoszłego punktu poboru opłat pomiędzy Warszawą a Łodzią. Jesteśmy tutaj na obrzeżach Warszawy, widzimy maszyny przystąpiły do prac rozbiórkowych. Pytanie pojawia się tak naprawdę o filozofię poboru opłat w Polsce. Dziś widzimy, że potężne pieniądze idą na rozbiór tego, co okazało się zupełną pomyłką. Pytanie, które pojawia się ponownie, to czy sprawa winiet, wyśmiana kwestia Marka Pola, słynnego winietu, czy to była pomyłka, czy może głupota, by nie zająć się na poważnie tą sprawą. Dziś wiemy, że autostrady w Polsce są przepełnione, są zatłoczone. Tutaj akurat w tym miejscu niebawem rozpocznie się budowa trzeciego pasa, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, na całym odcinku pomiędzy Łodzią a Warszawą. Natomiast pytanie, czy na dalszych odcinkach w stronę Poznania, w stronę Świecka, a także na autostradzie pomiędzy granicą zachodnią a granicą wschodnią, czyli A4, czy dalej będą powstawały korki na punktach poboru opłat, czy może powrócić do pomysłu winietu, a właściwie do pomysłu szwajcarskiego, austriackiego i czeskiego, gdzie wykupujemy winiety, bo można te winiety kupić na cały rok. W Szwajcarii jest to około 40 euro, czyli 160 zł. Można jeździć przez cały rok po znakomitych autostradach, korzystać z tuneli. Przypomnę, że tutaj niedaleko w Baranowie powstanie potężne lotnisko, tutaj po prawej stronie. Niebawem rozpoczną się prace przygotowawcze i ruch, natężenie na tej autostradzie będzie jeszcze większe. Pytanie, czy ma powstać trzeci pas. Tutaj widzimy bariery energochłonne, one będą rozebrane. Czy powinien powstać od razu czwarty i piąty pas, tak jak to się dzieje w Ameryce przy konstruowaniu lotnisk, dużych lotnisk. Wiadomo, że przy założeniu, że będzie to kilkadziesiąt, czy nawet powyżej 100 milionów pasażerów rocznie, dojazd musi odbywać się sprawnie, tak by nie doszło do opóźnień, jeśli chodzi o samolot i połączenia. Będziemy się przyglądać sprawie, będziemy informować na bieżąco kierowców o tym, co się dzieje w okolicach Warszawy. Wszelkie nowe informacje na telewizja Patriot 24.